Na co dzień gaszą pożary, pomagają podczas powodzi czy wypadków drogowych. To oni często pierwsi docierają na miejsce wypadków i mają ręce pełne pracy. O tym, że strażacy należą do odważnych ludzi, nikogo nie trzeba przekonywać. 4 maja w Dniu Świętego Floriana odbyły się powiatowe obchody Dnia Strażaka. W tym roku, podobnie jak w ubiegłych latach, tradycyjnie 4 maja, w Dzień Świętego Floriana, spotkaliśmy się na placu przy komendzie, skąd pododdział pożarniczy ze sztandarami prowadzony przez orkiestrę udał się ulicami Ostrudy do kościoła Świętego Dominika Savio, gdzie w intencji strażaków została odprawiona msza święta. Następnie wróciliśmy z powrotem na nasz plac, gdzie odbyła się uroczysta akademia. Dzień Strażaka to czas przyznawania nagród i odznaczeń. Komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie mianował również strażaków na wyższe stanowiska służbowe. Przestrzegać prawa. Podczas obchodów 6 nowych funkcjonariuszy straży złożyło ślubowanie. Staramy się w ten szczególny dzień wyróżniającym się funkcjonariuszom wręczyć decyzję o mianowaniu na wyższe stopnie służbowe, na wyższe stanowiska służbowe oraz wręczyć nagrody. Strażacy nie mieli zbyt wiele czasu na świętowanie. Każdego dnia ciężko pracują, a od stycznia 2013 roku brali udział już w 488 zdarzeniach. Życzymy im bezpiecznej pracy i mniej wyjazdów. Miłakowa Aleksandra Gawryluka.